dzisiaj za panem maraton. Jakie pytanie chciałby pan, żeby padło, a nie padło podczas tych wszystkich rozmów? No, musiałbym się zastanowić, bo ja nawet nie pamiętam tych wszystkich pytań, a zwłaszcza odpowiedzi swoich nie pamiętam. Ale nie, często się powtarza takie pytanie dosyć standardowe. Dlaczego po tylu latach powróciłem do tego tekstu, tam po 50 czy 40 już nie pamiętam. Potem dlaczego się tam ciągle czepiam paru autorów i ich przynoszę ciągle na scenę. Takie standardowe głównie są pytania i pewnie moje odpowiedzi są dosyć bałamutne, bo ja zawsze kluczę tak, żeby nie powtórzyć już tego, co już odpowiedziałem na to pytanie przed miesiącem, przed rokiem, tuż po premierze. Także, a jakie takie, nie padło żadne takie pytanie, które bym mógł przyjąć jako rzecz zupełnie nową dla siebie. Nie. Zaskoczyło mnie, że młody człowiek mnie zapytał o Rymkiewicza i o moją jakąś tam reakcję na jego publicystykę, bo ten Rymkiewicz był kiedyś w orbicie moich zainteresowań, w jego tłumaczeniu przecież robiłem Życie snem Calderona, nie tłumaczeniu, ale właściwie opracowaniu w jego wersji. Także ja nie na twórczość reaguję alergicznie Jarosława Rymkiewicza, tylko na jego publicystykę, ale uważam w tej chwili, że nie warto o tym rozmawiać. Dobrze, to wiemy, jakie pytanie zadawać. Pierwsze pytanie dotyczy buntu. Kiedyś w epoce tak zwanego punk rocka było takie słynne powiedzenie: grunt to bunt. Niektórzy mówią, że jak organizacja, człowiek się nie buntuje, to nie żyje, to gnije. Czy bunt w ogóle może być sam w sobie wartością? Pewnie krążymy wokół tematu, który doczekał się dziesiątków tomów, setek kilogramów odpowiedzi na papierze i nie tylko. Dlatego, że bunt jest jako lingwistycznie, po prostu jako pewne sformułowanie, przyczepiany do wielu zjawisk. Także bardzo trudno go zacieśnić do jakiegoś jednego punktu, czy do jakiegoś jednego zjawiska, o jakiejś jednakowej wymowie. Od razu wejdziemy w jakąś literaturę przy okazji tego tematu. No na pewno tango, prawda? Bo to jeden z głównych motywów tego. No tak, no ale to przy tangu też, czy to jest punkt pokoleniowy w tym, czy to jest bunt literacki tylko, czy to jest przedłużenie cyklu takich buntów paradoksów, których Mrożek używał. Możemy przyjrzeć się jego sztuką i powiedzieć, że to jest pewien schemat. Ten bunt jest może arebur, ale jakimś schematem, który Mrożek używa. Zaczynając od swojej pierwszej sztuki pod tytułem Policja, w
tej sztuce policja ideowy pracownik policji tajnej w dodatku, czyli jakiś ubek, a może to jest szersze pojęcie, bo może pewnie ubecję miał Mrożek na myśli, ale może miał ambicje, żeby to było szersze niż polemika z sytuacją PRL-owską. W tym pewien agent, widząc upadek instytucji, jaką jest policja, poświęca się i sam staje się więźniem, sam staje się buntownikiem. I po to, żeby ratować instytucję, on odwraca sytuację i no muszą go aresztować, ponieważ wygłasza prawdy antypaństwowe, czyli staje się antypaństwowy. Z podobną sytuacją ma do czynienia ten Artur w tangu. W tym. Ponieważ wszyscy się zbuntowali. On też musi, prawda? W tym, a on nie ma przeciwko czemu. Czyli jego bunt musi polegać na, znowu na odwrotności. Czyli na sprowadzeniu wszystkiego do porządku. I w tym celu stosuje, zastosował rytuał. Rytuał, obrzęd, ryt ślubu. Ślub wprowadza pewien porządek. To jeden z pańskich ulubionych motywów też, prawda? Chaos. Moich? Cała literatura polska niczym innym się nie zajmuje, tylko pokazuje wylony. Zaczynając od wesela, które się dzieje na ślubie. Ślub jest tłem, ślub jest także tematem, dlatego, że chodzi o związanie takimi jak gdyby bardziej głębokimi więziami dwóch klas czy dwóch sił społecznych w Polsce, inteligencji i chłopstwa, dwóch patriotyzmów, dwóch typów patriotyzmów. Jest próba taka młodopolska pokazania, że jednak w ludzie jest siła i patriotyzm. Chociaż historia mówiła raczej co innego. Raczej mają rację ci, co wracają w tej chwili do Szeli. Widział pan Dymirski? Nie widziałem, ale czytałem. No sam ślub Dąbrowicza 6 razy pan robił, prawda? To można powiedzieć, że... Pewnie, nie liczę. Wręcz obsesyjny. Nie jestem w stanie policzyć, ile razy w szkole w warunkach takich, kiedy nie pozwalali oficjalnie, to robiłem w szkole ze studentami. Ale wskazuje na to policja, pierwsza sztuka Mrożka, podobnie zastosował mechanizm buntu Arybur. W tangu też jest bunt Arybur. Podobnie w następnej sztuce Portrecie Bartodziej Anatol, ofiara i prześladowca, Arybur. Bartodziej, ten, który był komunistą, wsadził do więzienia, a mógł uśmiercić tego Anatola, tam mógł zapaść wyrok śmierci. I chyba zapadł, nie pamiętam, tylko został odmieniony na dożywocie. On ma wyrzuty sumienia. On jest w tej chwili ofiarą męczoną przez rozmaite zwidy w tym, a Anatol, który był kiedyś przez niego wydany, zostaje wypuszczony z więzienia, zalegalizowany, dostaje nowe mieszkanie
I staje się jak gdyby bohaterem nowych czasów. Też bunt, ale bór. Więc widzimy, że nawet u Mrożka tych buntów jest jak psów. I w rozmaitych wariantach, ten sam schemat w rozmaitych wariantach. Bunt może być uznawany za prequel albo zapowiedź młodszego brata rewolucji. Rewolucja też Pana interesuje. Pamiętam Pańską trzecią część Szewców, robioną w Starym. Co Pana bardziej interesuje? To, co jest przed buntem, czy po buncie? Trudne pytanie. To musiałbym się zastanowić. Dlatego, że tu są trzy fazy, których można dotknąć. Faza przygotowawcza, którą Pan nazywa przed buntem, sam bunt i rezultaty tego, co bunt zostawia. Przyznam się, że dotykam w tej chwili tematu w tym, co przygotowuję do Narodowego Teatru. Tematu, który się pewnie zamknie czasem od wybuchu lutowej rewolucji Kieryńskiego do październikowej bolszewickiej, a może trochę będzie spuchnie, trochę będzie rozszerzone, może będzie doprowadzone do początku lat 20. Bo okazuje się, że także sztuki teatru, ludzi teatru, ale i samej sztuki teatru te bunty dotykają w jakiś sposób, coś z nimi robią, to jakiś mają wpływ. I chcę to. Jest taka sztuka Witkacego, Maciej Korbowa, napisana w 18 roku bezpośrednio. On w czerwcu 18 wrócił z Rosji. Już po przewrotach, po jednym, po drugim przewrocie, które tam widział, tam na miejscu, przeżył na miejscu, doświadczył. Miał jakieś tam tajemnice z tym związane. I ona się dzieje między, ta sztuka się dzieje między tymi dwoma rewolucjami. Tam są dwie bandy, które krążą wokół grupy ludzi, byłych ludzi. Jak czasami ich nazywa Witkacy, jedna banda rządu centralnego, a druga banda marynarzy śmierci. Ci marynarze śmierci to pewnie z bolszewikami są związani, ale rząd centralny to pewnie Kieryński, tamta pierwsza, lutowa. Więc ona jest, ta sztuka jest jak gdyby możliwością pewnej bazy. Jeżeli wziąć tylko tam bardziej didaskalia niż dialogi tekstów sobie poszukać i u Witkacego i gdzie indziej, to tam to dobrze umiejscawia to wokół rewolucji i w Rosji, i w Moskwie, i wiąże z dobrymi nazwiskami, i tam się i Osterwa pojawia, jak się Niemcy zbliżali do Warszawy, no to jako pracował w Teatrze Polskim i musiał razem z Szyfmanem być ewakuowany przez Rosjan w głąb Rosji.
I znaleźli się w Moskwie i zapraszali, ale prowadzili próby w dalszym ciągu rozmaitych rzeczy. Jako teatr się nie rozwiązali. W dalszym ciągu to był za pieniądze rosyjskie, carskie prowadzony teatr. I zapraszali Stanisławskiego na swoje próby. I był, widział dziady, znaczy sceny z dziadów, więzienne akurat. I widział Kordiana, próby z Kordiana widział. I Stanisławski zaprosił, to wszystko w roku 1916, czyli tuż przed rewolucją. A w roku 19 albo 20, to Osterwa już w Reducie w Polsce, już po odzyskaniu niepodległości, z jedną z premier, która była w Reducie, była u niektórych. To był nad śnieg pierwszym się stanę, nad śnieg pierwszym się stanę Żeromskiego, gdzie właśnie do takiego dworku polskiego wpada taka bolszewicka jaczejka. No i tam zabija wszystkich, którzy się tam napotoczą. Więc to wszystko jest wokół teatru, z teatrem związane i w jakimś sensie koresponduje z pana pytaniem o buntach. Jeszcze jedno pytanie w tej sprawie, bo w 2009 roku wrócił pan do tanga. Tuż po tym 2009 roku nastąpił taki ruch społeczny, ruch oburzonych, ruch wściekłych. I okazało się, że z tego oburzenia niewiele zostało, że to jest bardzo takie autystyczne, wycofane, zamknięte. I być może jest tak, że w dzisiejszych czasach po pewnym okresie atrofii, czyli rozpadzie systemu wartości, który do tej pory obowiązywał, w tej chwili mamy już nową sytuację, która będzie istnieć do końca świata. To znaczy, współwystępuje nieskończona ilość równoważnych paradygmatów społecznych. Każdy ma pełne prawo do wyboru własnej drogi rozwoju osobistego i w takiej sytuacji chyba znikają wartości wspólne. Ale czy pan to jeszcze opiera na analizie starej już Fukuyamy? Nie, ja odnoszę to bardziej do sytuacji polskiej, wie pan, bo... No bo on zaryzykował sytuację, że już nigdy żadnych wojen nie będzie, że jest właśnie antropia taka i szansa na negatywną stabilizację. No ale to było przed 7 czy iluś tam lat. No i tak jakby został odwołany, powiedzmy, tak? Tak, historia dopisała przerobione. Tak. Mi chodzi bardziej o naszą sytuację krajową. No niewątpliwie przez te 20 kilka lat zdarzyło się bardzo wiele i żyjemy dzisiaj w Polsce bez wartości, prawda? Nie ma kodu międzypokoleniowego, który by łączył przedstawicieli w różnych epok i tutaj ten bunt Artura właśnie tradycjonalistyczny czy konserwatywny, jeśli w ogóle można tak mówić o buncie, bo buntem jest próba przywrócenia tej wartości, no wyjątkowo jaskrawo i świeżo brzmi. No brzmi wystarczająco dobitnie, żeby ściągnąć już publiczność na setny spektakl tanga, który zaraz będzie, albo jutro, albo pojutrze, na którymś z tych spektakli będzie setka, będziemy pili wino. Ale po spektaklu. To tam ich wie.
ja nigdy nie jestem. Nie, no, zaplanowany jest po spektaklu, oczywiście. A jak będzie, nie wiadomo. W tym, ale w każdym razie przyjemnie jest mieć to przeświadczenie, że wybrało się tekst uważany za passé, a on sobie leci przy kompletach, podobnie jak setkę przekroczył Miłość na Krymie. Przekroczyła 6 tygodni temu, piliśmy wino po spektaklu. Jak pan wie, kilka tygodni temu przez Polskę Teatralną przeszedł taki komunikat: teatr nie jest produktem, widz nie jest klientem. Jedni to odbierają bardzo w zawężony sposób do sytuacji kilku teatrów województwa dolnośląskiego, głównie Teatru Polskiego prowadzonego przez Krzysztofa Mieszkowskiego, ale czy w ogóle dyskusja ma coś na rzeczy? Jak pan nasz wspaniały klasyk, ale ciągle żywy, odbiera dzisiaj? A nie jest to pretensja? Nie, dzisiejszą misję w teatru. To ciągle żywy, że nie... To uwypuklimy, tak, uwypuklimy, tak. Nie to jako pretensja, ale... No, pański spektakl się dyskutuje, o to mi chodzi, tak? Tak. To nie jest mit, wielki reżyser, który... Ja się nie do końca prześledziłem losy tego konfliktu, o którym pan mówi, tego dolnośląskiego. Pan Mieszkowski do mnie zadzwonił w pewnym momencie, mówiąc o tym, że jest zagrożony jego teatr. Ja jego teatru zawsze broniłem. Przed kilku czy kilkunastu lat, nie, przed kilku laty, kiedy obejmował Mieszkowski po pół roku, nie dali mu jeszcze rozwinąć skrzydeł i już chcieli zamknąć tam ten marszałek czy ktoś miał tam, jakieś władze miejscowe we Wrocławiu. Ja zaprotestowałem, napisałem do ministra kultury i po prostu mówiłem panu Zdrojewskiemu o tym, że nie można po pół roku zamykać teatru, tylko trzeba im dać rok, półtora na rozwinięcie skrzydeł, na pokazanie, co oni chcą zrobić. No i tak się stało i się teatr rozwinął dobrze, moim zdaniem ciekawie. No, zyskał tytuł najlepszego teatru w Polsce według miesięcznika Teatra, co już znaczy, prawda? No, tak. Więc teraz jak zatelefonował pan Mieszkowski i chodziło o podpisanie jakiejś petycji, ale to ja nie podpisuję w ciemno żadnych petycji. Więc po paru dniach mi przysłano jakąś petycję, w której się powoływano, że sytuacja przypomina stan wojenny, i to jest taka sama mobilizacja powinna. Mnie się to nie podobało. Forma tego jakby. Tak, mi się to nie podobało. Gdyby mi się wydawało za przesadną jakąś porównywanie do bojkotu i stanu wojennego i sytuacji teatru w tym okresie. Ja tego nie podpisałem. Natomiast zaproponowałem, bo się zwrócić są do mnie z teatru, który prowadził, zdaje się, te petycje, czyli dramatycznego, że ja mogę sam wystąpić z apelem i w dalszym ciągu będę bronił, bo Mieszkowski mi zasygnalizował, że chcą mu dać jakiegoś ekonomistę na dyrektora, który by kontrolował teatr i nie pozwalał właściwie na eksperyment. Ja mówię, tutaj ja jestem obydwoma dłońmi, rękami, podpisuję się pod taką rzeczą i zaproponowałem, ale nie skorzystali z tego. Pamięta pan różne czasy polskiego teatru, chociażby złote czasy z lat 60., przełom lat 60., 70., kiedy tworzyli i Grotowski, i Szajna, i Kantor, i Grzegorzewski, i tak dalej. Czy zgadza się pan z tym, że od kilku lat można mówić o kolejnym złotym okresie polskiego teatru, gdzie sygnowany jest nazwiskami obok pana klasyka w naszej sceny, takimi nazwiskami jak i
jak i Lupa, jak i Warlikowski, czy w dziedzinie teatrów muzycznego Treliński i tak dalej, i tak dalej. Jak pan ocenia, bo pana można wyjątkowo zapytać właśnie o taki rys historyczny i spojrzenie? Może właśnie nie, może ja nie mam obiektywnego spojrzenia na jakieś całości i nie nadaje się do takich uogólnień, do syntez historycznych, bo to wymaga jakiejś syntezy historycznej. Ja się nie czuję w tej chwili do upoważniony i przygotowany. Wydaje mi się, że jest szerszy, poza tymi nazwiskami, które pan wymienił, że jest dużo szerszy w tym ruch w teatrze i jest w tym zaangażowanych co najmniej kilkunastu zdolnych ludzi wśród tych młodych reżyserów, ale jest także dużo uzurpatorów wokół tych paru czy kilkunastu nazwisk rzeczywiście cennych. I te uzurpacje mi się nie podobają, bo te uzurpacje żądają też pieniędzy, dajcie nam teatry do dyspozycji, chcemy być dyrektorami i mieć dużo pieniędzy, to dopiero wtedy wam pokażemy. Wpierw coś pokażcie. A ja nie jestem przekonany, że to są talentowani ludzie. Kilkunastu takich jest. Mówię kilkunastu, ale mam na myśli także i dziewczyny, także i Grzeczewską na przykład. Lubię oglądać niektóre spektakle. Czy w tangu uzasadnione wydają się takie przeniesienia jak odbiór na przykład Edka jako siły robotniczej, przywódczej siły narodu, jak w Artura w młodej w inteligencji, a Stomila dawnej w inteligencji? Na ile jest to zwierciadło Polski ostatnich kilkudziesięciu lat, pańskim zdaniem? Ciekawie pan rozpoczął, wskazując na Edka, dlatego że w tym moim tangu się coś zdarzyło takiego częściowo wbrew mojej woli, a mianowicie aktor grający Edka miał jakieś lęki, obawy, żeby pójść za propozycją Mrożka, że ma grać Hama. I bardzo go starał się uszlachetnić. To od początku była taka widoczna tendencja w rozmowach ze scenografem, że tych butów nie chce, a tamte chce, a co to za kostium, czy jakichś takich tych rozmów, że on chciał podnieść klasowo tego. I wyraźnie celował w taką nową, młodą burżuazję. I coś się tam takiego zdarzyło, że on wygląda na człowieka, który świadomie jest w tej gromadzie ludzi, w tej rodzinie i tylko czeka. Czyli ten przypadek, który ślepy traf, ja właściwie jedyne prawdziwe status quo tego człowieka, jakim jest jego chamstwo i głupota. A to zaprogramował Mrożek. To się gdzieś zniknęło. W tej interpretacji w tym. Oczywiście on nigdy nie, żeby nie wiem co robił aktor, to z Edka nie zrobi intelektualisty, bo cała jego filozofia sprowadza się jednak do postawienia na
na siłę i siłę mięśniową, ale także do pewnego przejęcia ideologii. On miał rację. On nie potrafi powiedzieć, co to była za racja. Tak jak nie potrafi wyjaśnić, co to był postęp, czym jest postęp. W tym nie potrafi. Postęp do przodu. I ta dyskusja, postęp do przodu, właściwie zamyka możliwości najlepszemu aktorowi wyjść poza ten dialog, jeżeli się go zachowa. Ale tam zostały odkryte, Grzesiu Małecki odkrył tam jakieś nowe przeczucia, nową możliwości dla tego takiego przyczajonego, czekającego na okazję sprawcy. Ale głównym ideologiem jest Artur i to jest, no, moim zdaniem, najważniejsza rzecz, jaka się Broszkowi tam przydarzyła przy interpretacji buntu. Jak bunt się może wymknąć z rąk najbardziej rozsądnie i porządkowo, i praworządnie myślącego faceta młodego i może stać się czymś faszyzującym, niebezpiecznym. Może stać się po prostu początkiem zagłady. I ta uogólniająca intencja takiej szerokiej interpretacji tego buntu jest zawarta w tangu i ona mu zapewni, moim zdaniem, trwałość poprzez literaturę dalej. W tym zawsze do tego będzie można wracać i zawsze ten model tam się odnajdzie. Trzeba go tam odszukiwać zgodnie z czasami. No, w okresie PRL-u. Tam była taka bezpośrednia przekładnia polityczna, to jest ten konkretny ham. A teraz już to nie funkcjonuje, kogo to obchodzi, czy Gomułka to był taki właśnie ham, czy mocze. No więc ja to widzę taki model napędowy w tangu, który pozwoli temu tangu przetrwać przez kolejne czasy. Nie wiem, dlatego że czasy mogą się nagle tak zmienić, że nawet ten model nie zafunkcjonuje. Ale jak na razie to nie ma takiej obawy. Jak na razie wszystko idzie według pewnych powtarzających się schematów. Czyli żyjemy bezapelacyjnie i ostatecznie i bezwarunkowo w czasach ostatnich. To jest nowy temat. Zaproponował zupełnie nowy temat. Ja chciałem spuentować tak. No tak, nie. Ja nie przyłączam. To też nie wynika z tanga. Przynajmniej tego, który ja robiłem, że żyjemy w czasach ostatnich. Istniejemy w czasach wielkich zagrożeń. I to mówi tam. Panie profesorze, dziękujemy bardzo za wspaniałą rozmowę i już nie możemy doczekać się spektaklu. Dziękuję bardzo.